Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak proste jest programowanie napędu do bramy przesuwnej Proxima P1000. Zapraszam. Napęd został zamontowany zgodnie z instrukcją i oprócz napędu dołożone są fotokomórki oraz lampa sygnalizacyjna. Poruszanie po menu centrali wykonujemy ruchami joystickiem. W górę, w dół oraz ruchami w lewo oraz ruchem w prawo. W niektórych przypadkach używamy pionowego naciśnięcia joysticka w celu zatwierdzenia danej procedury, czyli otwórz. Po podłączeniu zasilania pojawia się punkt 27.1, jeśli brama w środku start. Oznacza to, że musimy ustawić napęd pomiędzy krańcówkami. Możemy to uczynić poprzez wysprzęglenie napędu lub za pomocą pozycji numer 3 w centrali napędu. Pozycja numer 3. My uczynimy to w sposób tradycyjny. Wkładamy kluczyk, wysprzęglamy. Czyli ustawiliśmy bramę pomiędzy krańcówkami, klikamy na start za pomocą joysticka. Pojawia się pytanie, brama otwiera się? W naszym przypadku otwierała się. Jeżeli brama zamykałaby się, za pomocą joysticka ze słowa tak zmieniamy na nie. Wybieramy tak. Przechodzimy do analizy pracy. Wybieramy joystickiem rozkaz start. Analiza, jak widzicie, składa się z trzech etapów, podczas których sterownik ustala, która krańcówka jest krańcówką zamknięcia, która krańcówka jest krańcówką otwarcia. Centrala ustala długość bramy oraz siłę potrzebną do wykonania ruchu, do tego, by brama się poruszała. O czym musimy pamiętać? W tym momencie nie analizowane są fotokomórki, żadne przeciążenia, także zadbajcie o bezpieczeństwo, żeby przypadkiem nikt tutaj nie wjeżdżał, nie przechodził. Kończymy trzeci etap analizy. Spójrzcie, co ważnego pojawi się na końcu trzeciego etapu. Analiza zakończyła się słowem OK. Po słowie OK pojawiła się na chwilę liczba w nawiasie, która oznacza różnicę między największym i najmniejszym oporem ruchu bramy. Jeżeli pojawiłoby się 0, oznacza, że brama jest idealnie wyważona. Jeżeli pojawiłoby się słowo błąd, oznaczałoby to przekroczenie czasu wykonania dowolnego etapu. Czas tej do 3 minut. Przechodzimy do kolejnych pozycji menu napędu Proxima P1000. Punkt pierwszy, korekta krańcówki zamknięcia. Tę pozycję wykorzystujemy w sytuacji, gdy przykręciliśmy krańcówkę, a do zamknięcia światła bramy zostały nam na przykład 2 cm. Wtedy nie musimy przekręcać krańcówki, a z poziomu centrali precyzyjnie ustawić punkt zatrzymania bramy. I tu jest skala, czyli wchodzimy w prawo, skala od 0 do 50. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt drugi. W tym miejscu możemy sprawdzić sygnały wejściowe. Na wyświetlaczu widzimy wielkie i małe litery oraz przerwy między nimi. Pierwsza grupa, czyli litery Z oraz O, oznaczają wyłączniki krańcowe. Z, wyłącznik krańcowy zamknięcia. Jak widzicie, jest on w tym momencie nieaktywny, bo jest mała litera. O, wyłącznik krańcowy otwarcia. Wielka litera. Druga grupa, litery F, B, A, oznaczają stany wejść. F, wejście foto. Jak widzicie, teraz F jest aktywne. Usunę się na chwilę z linii fotokomórek. Nieaktywne. Aktywne, nieaktywne. Wejście B, nieaktywne. Wejście A, nieaktywne. Wejście B i A są oczywiście konfigurowane. Ostatnia grupa, czyli S, oznacza aktywność wejścia stop, które nie jest konfigurowane. Oczywiście w tym momencie jest ono
nieaktywny. Punkt trzeci, steruj bramą. Możemy z poziomu centrali sterować bramą, tak jak już wcześniej to pokazałem, oraz sprawdzić podłączenie lampy sygnalizacyjnej. Czyli pokażę Wam zamknięcie, otwarcie. Sprawdźmy też lampę, czy na pewno świeci. Zamigam, żeby było to lepiej widoczne, ponieważ jest piękny, słoneczny dzień. Dobrze, lampa sygnalizacyjna jest dobrze podłączona. Co więcej jeszcze można o tym powiedzieć, o tym punkcie? Pamiętajmy, że tutaj też trzeba uważać, ponieważ jeżeli sterujemy ręcznie, czyli zamykamy, tudzież otwieramy bramę, fotokomórki nie są analizowane. Przechodzimy do punktu czwartego, siła ruchu. W tym miejscu za pomocą joysticka możemy skorygować siłę ruchu podstawowego, która została ustawiona podczas analizy, w naszym przypadku na poziomie trzecim. Jest tutaj skala od 1 do 9. Także precyzyjnie możemy dopasować tę siłę. Z racji, że ustawiła nam się siła 3, jest lato, dla bezpieczeństwa podkręcimy siłę do 5. Przechodzimy do punktu 5, do którego myślę, że będziecie bardzo często zaglądać, czyli rejestracja przycisku pilota. Dostępne jest kilka scenariuszy. Pierwszy scenariusz krok po kroku, czyli jednym przyciskiem pilota otwieramy, zatrzymujemy i zamykamy bramę. Scenariusz otwórz plus stop, czyli jednym przyciskiem otwieramy bramę, a gdy brama jest w ruchu, to ją zatrzymamy. Scenariusz zamknij plus stop, czyli jednym przyciskiem zamykamy bramę, a gdy ta jest w ruchu, to ją zatrzymamy. Kolejny scenariusz, otwórz, czyli jednym przyciskiem otwieramy. Scenariusz zamknij, przyciskiem zamykamy. Scenariusz stop, jednym przyciskiem pilota zatrzymujemy bramę. Jeszcze jest scenariusz furtka, czyli przyciskiem pilota możemy częściowo otworzyć bramę. Pozycję furtki omówię w kolejnym punkcie, bodajże w punkcie 19 w centrali napędu. Dodajemy pilota typu banan. Pierwszy przycisk jako krok po kroku. Zarejestrował się na 19 pozycji. Ostatni przycisk dodamy w opcji furtka. Jak widzicie, zaprogramował się na tej samej pozycji. Przechodzimy do punktu 6 w centrali. Usuń pilota. Jeśli posiadamy pilota, którego chcemy usunąć, to należy nacisnąć jego przycisk. Na wyświetlaczu zamiast znaków zapytania pojawi się nam numer pilota oraz słowo usuń. Naciśnięciem joysticka potwierdzamy, że chcemy usunąć tego pilota. Stwierdziliśmy, że lepiej by centrala prosiła o potwierdzenie, czy chcemy usunąć tego pilota, bo często bywa tak, że w momencie, gdy chcemy usunąć jednego pilota, inny użytkownik przypadkowo naciśnie swojego pilota, no i wtedy zamiast jednego skasujemy ich kilka. Oczywiście, jeżeli pilota nie posiadamy, no to za pomocą cyfr wybieramy, którego pilota chcemy usunąć. Oczywiście musimy znać jego pozycję. Wycofam się z tej pozycji i przejdziemy do 7 pozycji w centrali napędu, czyli klonowanie pilota. Fabrycznie jest ta funkcja wyłączona. Włączając tę funkcję, czyli zmieniając słowo nie na tak, włączamy możliwość dodania nowego pilota od pilota, który został wcześniej zaprogramowany. Punkt 8. Piloty. Piloty systemowe i HCS. Fabrycznie odbiornik wbudowany w centralę jest uniwersalny. To znaczy współpracuje z pilotami systemowymi, czyli z pilotami z systemem Proxima oraz z pilotami opartymi o układ HCS, czyli z większością pilotów zmiennokodowych działających na częstotliwości 433,92 MHz. Możemy oczywiście wyłączyć tę funkcję, by współpracował tylko z pilotami systemowymi, czyli tylko z pilotami marki Proxima. Punkt 9 w menu wejścia. W tym punkcie ustawiamy typ wejść. Wejść foto, wejścia B oraz wejścia A. Mogą być to wejścia, które reagują na przerwanie obwodu, czyli typu NC, jak mamy teraz ustawione foto, lub reagują na zwarcie obwodu z masą, czyli typu NO. Za pomocą joysticka wybieramy, jaki charakter ma mieć dane wejście, czyli wchodzimy joystickiem
I tak sobie możemy zmienić każdą pozycję. Przechodzimy do 10 pozycji. Wejście A. W tym punkcie wybieramy, jaki scenariusz ma mieć wejście A. Fabrycznie ustawione, brak funkcji. Wejście A może mieć scenariusz. Krok po kroku, czyli podłączamy zewnętrzny przycisk, który otwiera, zatrzymuje i zamyka bramę. Scenariusz otwórz plus stop, czyli zewnętrznym przyciskiem otwieramy bramę, a gdy ta jest w ruchu, to ją zatrzymujemy. Scenariusz zamknij plus stop, czyli zewnętrznym przyciskiem zamykamy bramę, a gdy ta jest w ruchu, to ją zatrzymujemy. Kolejny scenariusz. Scenariusz otwórz, czyli przycisk zewnętrzny otwieramy bramę. Scenariusz zamknij, czyli przycisk zewnętrzny będzie zamykał bramę. Scenariusz otwórz, łamane przez zamknij. Jest to zmiana stanu z nieaktywnego na aktywny, czyli otwieramy bramę i zmiana stanu z aktywnego na nieaktywny, zamykamy bramę. Ten scenariusz można wykorzystać w połączeniu z systemem inteligentnego budynku. Kolejny scenariusz dla wejścia A, scenariusz furtka, czyli przyciskiem zewnętrznym częściowo otwieramy bramę. Kolejny scenariusz to foto otw kontynuuj. W tym scenariuszu możemy podłączyć dodatkową fotokomórkę chroniącą otwieranie bramy. Przerwanie fotokomórki zatrzymuje otwierającą się bramę, a po przywróceniu ciągłości wiązki fotokomórki brama kontynuuje otwieranie. Fotootw odwróć, czyli przerwanie wiązki dołączonej fotokomórki zatrzymuje otwierającą się bramę i zaczyna ją zamykać. Kolejny scenariusz fotootw stop. W tym przypadku przerwanie wiązki fotokomórki zatrzyma bramę. I wróciliśmy do braku funkcji. Przechodzimy do wejścia B, czyli pozycja numer 11. Tu znajdziemy podobne scenariusze, takie jakby w wejściu A, czyli scenariusz brak funkcji, scenariusz krok po kroku, scenariusz otwórz plus stop, zamknij plus stop, scenariusz otwórz, zamknij, otwórz łamane na zamknij, scenariusz furtka. No i jeszcze tutaj w wejściu B możemy ustawić scenariusz listwa otw odwróć. Oznacza, że można podłączyć listwę krawędziową, która chroni otwieranie. Jej naruszenie zamknie bramę. Kolejny scenariusz listwa otw stop, czyli podłączamy listwę krawędziową chroniącą otwieranie, której naruszenie zatrzyma bramę. Listwa zam odwróć. Ten scenariusz daje możliwość podłączenia listwy, która chroni zamykanie bramy. Naruszenie tej listwy powoduje otwarcie bramy, czyli zmieni kierunek na przeciwny. Listwa zam stop. Podłączamy listwę krawędziową chroniącą zamykanie, której naruszenie zatrzyma bramę. I wróciliśmy do braku funkcji. Przechodzimy do pozycji 12. Wejście foto. Tutaj do wyboru mamy trzy scenariusze. Pierwszy scenariusz foto zam kontynuuj, czyli przerwanie fotokomórki zatrzyma zamykającą się bramę. Po przywróceniu ciągłości wiązki fotokomórki brama kontynuuje zamykanie. Foto zam odwróć. Przerwanie fotokomórki zatrzyma zamykającą się bramę i brama zacznie się otwierać. I trzeci scenariusz foto zam stop, czyli przerwanie fotokomórki zatrzyma zamykającą się bramę i tyle. Punkt 13. Test foto. Jeżeli wybierzemy słowo tak, to centrala przed każdym ruchem bramy przeprowadzi test fotokomórek. Ruch bramy nastąpi tylko wówczas, gdy test wypadnie pozytywnie. Test polega na wyłączeniu i włączeniu zasilania nadajników fotokomórek. Punkt 14. Autofotozamykanie. Jest to funkcja, która umożliwi samoczynne zamknięcie bramy po przecięciu linii fotokomórek, na przykład 15 sekund po przecięciu linii fotokomórek. Tutaj mamy czas od 0 do 9999 sekund. Mamy brak. Co ważne, jeśli mamy włączoną tę funkcję, a nie chcemy, by zadziałała, to wystarczy, że naciśniemy przycisk stop w pilocie, jeśli mamy taki zaprogramowany, lub dołączony przewodowy przycisk stopniem, który jest podłączony pod wejście A lub wejście B. Kolejny punkt,
Punkt 15. Autozamykanie, czyli jak sama nazwa wskazuje, brama może się zamknąć po określonym czasie od 1 do 9999 sekund. Fajna i często wykorzystywana przez Was funkcja znajduje się pod punktem 16, czyli zwolnienie ruchu bramy. Pod koniec podstawowego ruchu mam tu na myśli otwieranie i zamykanie. Brama może poruszać się wolniej. I tutaj procentowo wybieramy, w którym momencie pracy brama ma zwolnić. Tutaj mamy od 80% całkowitego ruchu do 99%. Oczywiście jak ustawimy 99%, brama nie będzie zwalniała. Fabrycznie 90%. Punkt 17. Rozruch 1 sekunda. Tak lub nie. W tym miejscu możemy ustawić, by napęd w pierwszej sekundzie ruchu działał z pełną mocą. Mamy oczywiście tak. Przechodzimy do punktu 18. Opór odwróć. Tu warto poświęcić dłuższą chwilę, gdyż w tym punkcie możemy ustalić wartość oporu, która wywoła odwrócenie ruchu bramy. Najłatwiej będzie to zaprezentować na przykładzie. Przypomnę, że ustawioną siłę mamy 5, opór 61%. Sprawdzimy opór odwróć. Nie stoję oczywiście w linii fotokomórek. Otwieram bramę. Siła 5, opór 61. O, dałem radę. Jest siła. Zmniejszymy opór. Zobaczymy, jak będzie po zmniejszeniu oporu. Przechodzimy do pozycji 18, czyli tak jak wspomniałem, był opór 61, a zmniejszymy do 31 i walczymy. Czyli nie stoję w linii fotokomórek, opór, odwróć 31, no i działamy. Jak widzicie, mniejsza siła wystarczyła, żeby zmienić ruch bramy na przeciwny. Po 18 punkcie przechodzimy do punktu 19, czyli do punktu furtki. W tym punkcie ustawiamy, w jakim procencie ma otwierać się skrzydło bramy, jeżeli naciśniemy przycisk furtka, czy będzie to przycisk pilota, czy przycisk podłączony do wejścia A lub B. Tutaj dokładność procentowa była. Punkt 20. Lampa miga przed ruchem. W tym punkcie możemy włączyć tak zwany preflashing od 1 do 5 sekund, co oznacza, że przed każdym ruchem bramy lampa będzie migała określony czas. Punkt 21 również dotyczy lampy sygnalizacyjnej. Jeżeli brama jest zatrzymana i nie zamknięta, to lampa może się świecić światłem ciągłym przez cały czas, wtedy wpisujemy 4 dziewiątki, lub może świecić się światłem ciągłym tylko przez określony czas od 1 do 9998 sekund. Przechodzimy do punktu 22. W tym punkcie możemy ustawić lampę, by po zamknięciu bramy świeciła światłem ciągłym przez określony czas. Tak zwane doświetlenie drogi do domu. Za pomocą joysticka możemy ustawić czas od 1 do 9999 sekund. Punkt 23. Zeruj cykle. W punkcie 23 możemy sprawdzić liczbę cykli, które wykonała brama od ostatniego zerowania. Oczywiście w tym miejscu możemy wykonać zerowanie cykli. Punkt 24. W tym oknie można przywrócić ustawienia fabryczne. Co ciekawe, przywrócenie ustawień fabrycznych nie kasuje pamięci zaprogramowanych pilotów, a tę pamięć możemy skasować w punkcie 25, czyli kasowanie pilotów. Przechodzimy do punktu 26, w którym możemy ustawić PIN, czyli możemy zabezpieczyć centralę, by osoba niepowołana nie grzebała nam w centrali, nie dodawała pilotów, nie zmieniała ustawień. PIN składa się z 4 cyfr. Ustawienie PIN-u 9999 oznacza brak PIN-u. No i tym oto sposobem zapętliliśmy, doszliśmy znowu do pozycji 27.1, od której zaczynaliśmy. Mam nadzieję, że film pokazał Wam, iż programowanie centrali nie musi być trudne i że mam nadzieję, że zachęci Was ten filmik do zapoznania się z naszym produktem. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć. Więcej szczegółów od radców handlowych oraz na proxima.pl.
Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą Proximy, to kliknij na przycisk subskrybuj. Zapraszamy także na nasz facebookowy profil.